Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży podczas wakacji jest priorytetem wielu służb, między innymi Policji, Inspektoratu Transportu Drogowego czy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dziś ruszyła doroczna akcja Bezpieczny Autokar. Po trudnym roku szkolnym naznaczonym pandemią dla dzieci i młodzieży rozpoczęły się zasłużone wakacje. Staramy się tak zorganizować wypoczynek dla wszystkich dzieci w Polsce, żeby można było odbudować relacje, żeby dzieci poznały, co to jest autentyczne spotkanie z drugim człowiekiem, żeby poznały emocje i spotkania związane właśnie z kontaktem z drugim człowiekiem. Jednym z najważniejszych elementów podróży jest bezpieczeństwo. Bezpieczne autokary wiozące szczególnie najmłodszych naszych obywateli na kolonie, na obozy, na wszelkiego rodzaju wydarzenia, które najczęściej latem pozwalają młodzieży odpocząć w najpiękniejszych zakątkach naszego kraju. Każdego roku nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży czuwa Inspekcja Transportu Drogowego. Podczas rozpoczętej dziś dorocznej akcji Bezpieczny Autokar inspektorzy będą sprawdzać prędkość i stan techniczny pojazdów, w tym autokarów, a także uprawnienia i trzeźwość kierujących. Takie działania z użyciem najnowocześniejszych mobilnych stacji kontroli prowadzone będą między innymi na głównych szlakach komunikacyjnych, tak jak tu w Głogoczowie na trasie do Zakopanego. Będzie sprawdzany stan techniczny, układ hamulcowy, kierowniczy, stan opon, oświetlenie, ale również bardzo dokładnie będziemy weryfikowali, czy kierowcy są trzeźwi oraz czy są wypoczęci. Akcja Bezpieczny Autokar prowadzona będzie do końca wakacji.